Witajcie, witajcie, kochani. Dobry. Dzisiaj 925 odcinek i zachęcamy Was, kochani, do obejrzenia całości. Dzisiaj będzie o pięciorakiej służbie, dzisiaj będzie o naszym wybraniu przez Boga. Wierzę, że to będzie dobry czas, abyśmy wszyscy postąpili krok do przodu, a może i kilka. Amen. Amen. Zostańcie do końca. Halo, halo, witajcie bracia i siostry. Dzisiaj dzień dobry. Kolejny odcinek Antidotum, z racji, że się piękna jesień zaczyna. O, jest cudownie. Cudownie jest, to wypadało nagrać na dworze, stąd jesteśmy na dworze. Pozdrawiamy Was. Niektórzy mówią na polu. To chyba koło Krakowa. To koło Krakowa, to pozdrawiamy, będę dzisiaj przejeżdżał, bo zaraz jadę tam na rekolekcję i będę za 3 dni w domu. Z dworu i z pola. Dobra, to sobota. Słuchajcie, dzisiaj święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. No więc posłuchamy, co dzisiaj ma słowo do nas. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. Z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słuchajcie, zacznę może od Ewangelii Jana 17:3, jak Jezus wyraził taką wolę Boga Ojca i swoją dotyczącą naszego życia. Powiedział, to jest życie wieczne, aby znali Ojca i tego, którego posłał Jezusa Chrystusa. Czyli Bogu zależy, żebyśmy Go poznali. I teraz zobaczcie, święty Paweł pisze do Efezjan, pokazuje nam o... Może tak zacznę. Zaczyna od siebie tak. O, zachęcam was, ja więzień w Panu. Czyli on pokazuje całkowicie swoją zależność od Boga. Od Boga, którego poznał przez osobę Jezusa, bo wtedy miał to spotkanie z Jezusem. I on przez Jezusa, on już rozumie potem przez Pismo, że jak znasz Jezusa, to znasz Ojca. Zresztą sam Jezus nam to powiedział. I teraz mówi, abyście, po co on mówi, ja więzień w Panu, zachęca nas, bo to pisze do nas, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani. No i potem mówi, z całą pokorą, cichością, cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. No ale właśnie, no, jest teraz pytanie, do czego ja zostałem powołany? Czy ja znam swoje powołanie? Filozoficznie byłoby pytanie o archę, do czego ja jestem, po co ja jestem, do czego jest moje życie, jaki jest Boży zamiar na moje życie tu, teraz na ziemi. I teraz on oczywiście nie daje odpowiedzi każdemu z osobna dotyczącą dokładnie jego życia, ale daje taką odpowiedź ogólną, czyli mówi, to co jak rozeznasz, to żebyś to robił z pokorą i cichością, z cierpliwością, czyli widać, to nie będzie łatwe. Cierpliwość jest nam potrzebna jako cnota, żeby umieć wykonać rzeczy trudne. I teraz mówi, znosząc siebie nawzajem w miłości. No i my w małżeństwie choćby widzimy, jak to jest trudne znosić siebie nawzajem w miłości, ale jakie to jest piękne, gdy pozwolimy się Bogu właśnie w tym prowadzić i jak małżeństwo przez różne trudy, przez różne trudne rzeczy ludzie dzieją, może zostać podobnie rodzina i podobnie potem kolejne relacje, nie? Drugi człowiek, fajniejszy jest ten mi wygodny, trudniejszy jest ten mniej wygodny, ale Bóg mówi, kochaj wszystkich, tak? No i potem mówi, właśnie, jedno jest ciało, jeden duch, czyli jedno ciało, czyli my wszyscy powołani przez Boga jesteśmy jednością, ale jeden duch, czyli ten, który nas napełnia i ożywia. I jeżeli postępujemy rzeczywiście według tego ducha, mówi dużą literą, czyli chodzi o Ducha Świętego, trzecia osoba Trójcy Prześwięcej, jeżeli postępujemy według tego ducha, to stajemy się jednym ciałem. No małżeństwo jest takim genialnym tego przykładem, tak, że wręcz właśnie z jednym ciałem, gdy cierpi jedno,
to cierpi i drugie, tak, jedni drugich brzemiona noście. Ale to dotyczy też Kościoła, my w takiej relacji po prostu potrzebujemy być, no być darem, wsparciem dla brata i siostry i w drugą stronę. I teraz zobacz, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg, czyli to wszystko mówi, to mamy wszystko jedno, tu nie ma co kombinować, tak? No ale potem mówi, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi. Czyli jakby niezależnie też od nas, Bóg działa ponad to, ale działa przez wszystkich i we wszystkich. I tu jest bardzo ważna rzecz. Bóg działa przez wszystkich i we wszystkich, czyli także przez ciebie. To jest bardzo ważne. Żeby sobie uzmysłowić, że to nie jest, że Bóg działa przez niektórych tam, których znam, bo są znani, bo coś. Nie. Bóg działa przez wszystkich i we wszystkich. Czyli może od tyłu, we wszystkich. Czyli Bóg działa we mnie, Bóg działa w tobie i potem Bóg działa przeze mnie, Bóg działa przez ciebie. Żeby sobie to uzmysłowić, bo to zupełnie zmienia sposób zaangażowania i układa nam ważność relacji, hierarchię wszelkich relacji w naszym życiu. I teraz zobaczcie, tu jest tak zwana pięcioraka służba. Ona się często pojawia w takim, na kazaniach, na konferencjach, pewnie słyszeliście w internecie, wielu ludzi się do tego odnosi. No właśnie, każdemu zaś z nas, uwaga, każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Czyli ta miara daru jest nieskończona według miary daru Chrystusowego. Ale druga rzecz, też według tego, do czego Chrystus powołał. Zobaczcie, jak popatrzymy na życie apostołów, to Chrystus, który jest Panem Panów i Królem Królów, nadał władzę apostolską 12, nadał władzę pasterzowania jednemu, w sensie Piotrowi, nadał, to Chrystus, on wybiera, pamiętacie, całą noc trwał na modlitwie, wybierał. I teraz Paweł, który to dzisiaj pisze, jest też wybrany przez Jezusa, bo ten Jezus mu się objawił, ten Jezus mu powiedział, ten Jezus dał mu swoje doświadczenie, nie? On to wybrał. I teraz zobaczcie, mówi, on też ustanowił właśnie jednych apostołami, ale jest dalej, innych prorokami. Ilu ludzi zostało wybranych do prorokowania, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego. I teraz będzie, siostro, chciałbym ci powiedzieć, jeżeli dzisiaj ty nie zostałeś jeszcze przez Chrystusa do czegoś konkretnie wybrany, bo pewnie gdybyś został, to byś wiedział, to tak trochę działa, nie? Że jakby ci, no, Piotr wiedział, nie? Apostołowie wiedzieli, że to się wydarzyło, no to korzystaj z tych pięciu posług. Czyli korzystaj z tego, co robią apostołowie, korzystaj z tego, co robią prorocy, korzystaj z tego, co robią ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Czyli Bóg cię zachęca, żebyś się w tych rzeczach rozwijał, żebyś słuchał tych ludzi, żebyś znał tych ludzi, żebyś czerpał od tych, którzy już to mają. Zauważcie, Paweł, zanim został powołany przez Jezusa, on wcześniej już usłyszał słowo, on znał pisma, on miał swoich nauczycieli. I potem Jezus temu nadał nowy kierunek, który się po prostu pojawił. Więc ty dzisiaj też przygotowywuj się, jak choćby święty Paweł, jeżeli tego jeszcze nie masz. Słuchaj ludzi mądrych, ucz się od apostołów, od proroków, od ewangelistów, od pasterzy, od nauczycieli. Bądź w miejscach, gdzie ci ludzie występują. Dlatego tak, zobaczcie, choćby nauka Kościoła, mądrość Kościoła pięknie mówi, że jeżeli na przykład jesteś księdzem, nie? To, żeby każdy kapłan raz w roku pojechał na kapłańskie rekolekcje. Po co? Aby się od innych czegoś nauczyć. Aby od innych zaczerpnąć. Aby nie było, że skończyłem tam na przykład magistra, mam teologii, czy potem, nie wiem, doktorat i tu się kończy mój rozwój. Nie. Czerp od kolejnych ludzi, od których możesz czerpać. Byś się uczył i jak Bóg zobaczy w tobie wierność w rzeczach małych, postawi cię nad rzeczami większymi, nie? Więc nie wiem, do czego Bóg was zaprosi, ale kochani, życie każdego z nas jest darem i życie każdego z nas jest potrzebne do tego, żeby świat był piękny. W sensie chodzi mi o relację z Bogiem, jaśniał Bogiem. Na razie widzimy świat stworzony, jaśnieje Bogiem, ale świat ludzi, mam wrażenie, że przebywa w dużych, mrocznych obszarach. Myśmy wczoraj z Sylwą poszli do kina, nie będziemy mówić tytułu filmu, ale słuchajcie, wyszliśmy po prostu i byliśmy przerażeni. No mimo, w czasie seansu weszliśmy. W czasie seansu, bo zwiastun był piękny i film wyglądał na piękny i tytuł był fajny, ale po prostu to pokazuje, jak świat jest wykrzywiony. Więc kochani,
ten świat potrzebuje Ciebie w posłudze. Pięciorakiej. Nie wiem, do czego Cię Chrystus wybierze, ale wiem, że na pewno do czegoś Cię wybierze. Dlaczego? Bo żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. No i ostatnia rzecz. I jak już te posługi mamy jakby wybrane, zrozumiemy, tak to co mówi? Po co to mamy robić? Do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego. Kościół ma się rozrastać. Ciało Chrystusowe ma się rozrastać, a nie kurczyć. Dlatego nagrywamy to. Dlatego jak możemy, jedziemy tam na rekordy, gdzie możemy, żeby to ciało rosło. I teraz do czego? Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary, żebyśmy to mieli w sercu, jedność wiary, a nie ciągłe podziały, pełnego poznania Syna Bożego, a jak Syna Bożego to i Ojca, czyli odnoszę się do Jana 17:3, do człowieka doskonałego, nie przeciętnego, doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa, czyli w nas, w ciele Chrystusowym ma zamieszkać pełnia Chrystusa. I na ile każdy z nas, element tego ciała Chrystusowego, rozwinie w sobie Chrystusa, na tyle to ciało będzie piękne i pełne. Na ile ktoś z nas zaniedba ten rozwój, na tyle to ciało będzie poranione i ubogie, i koślawe, no i nieporuszające się w mocy. Amen. Amen. Dzisiaj mamy psalm 19. Po całej ziemi ich głos się rozchodzi. Niebiosa głoszą chwałę Boga. Dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Dzień opowiada dniowi, noc nocy wiadomość przekazuje. Nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, ich słowa aż po krańce świata. Kiedyś te opisy natury były dla mnie takie, no, niezrozumiałe. Może dlatego, że mam taki trochę męski mózg i po prostu, no, jak tutaj mogą klaskać wody i w ogóle tam przekazywać sobie wiadomość. Dzień opowiada dniowi, przecież to jest czas. I to było dla mnie takie trudne, ale patrząc na naturę, ona sama w sobie wielbi Boga i no po prostu przekazuje chwałę. To jest takie tak naturalne, że jak jesteśmy gdzieś w miejscu przyrody, gdzie jest jej powiedzmy więcej niż w parku czy w ogródku, i ona jest taka przekraczająca, taka nieogarniona, typu morze, wielkie góry, no to od razu nam się nasuwają, Boże, jak Ty to pięknie stworzyłaś. Tyle już razy słyszałam od różnych osób takie zdanie, jak Bóg to pięknie stworzył. Czyli jakby już jest to wychwalanie Boga, bo jest to coś, co nas przekracza i ta przyroda Go naprawdę wielbi, oddaje chwałę Bogu tym, że jest, choć w sobie nie ma Boga tak jak my. Więc to jest, mnie to dotyka, zawsze wracam do Księgi Rodzaju, do tego pierwszego rozdziału, gdzie Bóg naprawdę podzielił się sobą i tylko z człowiekiem Bóg podzielił się sobą, bo uczynił go na swój obraz i swoje podobieństwo. Nie uczynił tak niczego innego, co istnieje na tym świecie. To tym bardziej jesteśmy zaproszeni, jeżeli Bóg podzielił się sobą i my nosimy w sobie obraz i podobieństwo Boga, to jest to coś tak wielkiego i tak potężnego, z czego nie powinniśmy dać się okradać, ale właśnie powinniśmy świecić blaskiem obecności Bożej. I ja się dzisiaj gdzieś nad tym na pewno pochylam, czy ja, skoro Bóg oświeca, tak jak to słońce teraz mnie oświeca, to Bóg też oświeca mnie sobą, ale czy ja w świecie świecę Jego obecnością? Czy jest takie oczywiste, że tutaj niebiosa głoszą chwałę, tutaj nieboskłon obwieszcza też Jego chwałę, dzień opowiada dniowi, jak sobie przekazują, co Bóg czyni, to tym bardziej ja, o ileż ja bardziej powinnam jakby przekierować swoje istnienie, swoje działanie, swoje bycie i to, kim jestem, żeby właśnie świecić Jego obecnością, żeby w tym świecie ludzie, nawet patrząc na mnie, mogli powiedzieć, kurczę, no ta osoba ma coś w sobie, to jest coś niesamowitego, co to jest, jakieś nowe, jakieś piękne, chcę tego. I dla mnie dobrze, że wyszliśmy wczoraj właśnie z tego kina, było to jakiś taki manifest dla tych, którzy tam zostali w tym kinie, że nie zgadzamy na to, co jest,
co widzimy, co widzą nasze oczy. Nie zgadzamy się na to i wyszliśmy i nikt z nas nie widział naszych twarzy, bo jest ciemno, ale w dwie postaci myślałabym o tym, kurczę, ktoś w czasie filmu wyszedł, czyli czy on jest na tyle dobry, że warto było siedzieć tam do końca, czy mam się tym karmić? Nie, ja muszę świecić światłem Boga i Jego obecnością. Jestem odpowiedzialna za to też, co On złożył we mnie, czyli swój obraz i swoje podobieństwo. Ten psalm może wprost dzisiaj o tym nie mówi, ale do tego zachęca moje serce, żeby właśnie mój głos i nie tylko mój głos rozchodził się po całej ziemi i wielbił Majestat Boga i żebym była obrazem właśnie Boga w tym świecie. Amen. Amen. Aklamację dzisiaj mamy Ciebie, Boże, chwalimy Ciebie, wysławiamy, Panie. Ciebie wychwala przesławny chór apostołów. No właśnie, czy my to robimy? Czy my to robimy? Bo tu jest Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy. Czy robisz to, bracie, siostro, czy nie? Ja rzeczywiście tak się podzielę, choćbyś dzisiaj, bo ja przed tym antidotum byłem na rowerze, bo już wiedziałem, że przez weekend będę miał od rana do nocy rekolekcję, więc nigdzie się nie wybiorę raczej. Ale jak jechałem na rowerze, no znowuż ten zachwyt właśnie nad tym pięknem, te liście szumiące, te drzewa, to słońce, to wszystko, tak Bogu dziękowałem. I to był taki wstęp mojej modlitwy. Jechałem potem na tabor, żeby tam się pomodlić, być z Panem. No i potem wracałem i znowu Go wielbiłem. Bo i w rzeczach, które odkryłem w Słowie, i w rzeczach, które mi pokazał, i w rzeczach, które oglądam znowuż dookoła, nie? Niech nasze życie zachwyca. Do tego Cię dzisiaj Pan zaprasza. Niech nasze życie Ciebie, Boże, chwali. Amen, alleluja. No i mamy Ewangelię właśnie z Mateusza, 9 rozdział, posłuchajcie. Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Niego, mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No właśnie, to jest taka cała prawda. Wiecie, co byśmy po tym filmie tacy zdołowani wyszli tym filmem, potem bo tu rozmawialiśmy, no i przejdźmy do domu i sobie, ja muszę dzisiaj odchamić się, muszę zobaczyć The Chosen odcinek, żeśmy mu dali. No co prawda nie ten odcinek, ale Mateusz też tam występował. On taki fajny jest w tym filmie, taki no niesamowita ta jego postać. Tak o nim myślałem właśnie, no i dzisiaj jego święto. Ale zobaczy. No Mateusz miał przerąbane przez to, kim był, przez to, jaka była jego historia i w ogóle w relacjach międzyludzkich my też bardzo często patrzymy przez pryzmat przeszłości człowieka i do tego się pewnie nie da odciąć, to jest bardzo trudne, no. Wiemy o pewnych rzeczach, no to jest trudne, żeby nad tym przeskoczyć, no ale zobaczcie, Bóg mówi, ja nie mam z tym problemu, nie? Dla mnie jest nieważne, jaki byłeś, dla mnie jest ważne, jaki będziesz, ja Cię wybieram nie ze względu na to, kim jesteś, bo kimże był Mateusz, albo kimże był święty Piotr, czy kimże był święty Paweł, tym, który prześladuje chrześcijaństwo. Ale Bóg mówi, ja Cię wybieram ze względu na to, kim Ty się możesz stać, idąc za mną. I to jest właśnie to, że ja powołuję grzeszników. Więc jeżeli Ty mówisz, Boże, ja jestem dzisiaj grzesznikiem, to bardzo dobrze, to znaczy, że Ty jesteś idealnym kandydatem do powołania, tak? My myślimy, będziemy super wspaniali, to Bóg nas wybierze. Nie, słuchajcie, ja naprawdę nie mogę wyjść z podziwu codziennie w sumie nad tym, w jaki sposób Bóg może mnie używać, mimo tego, jaki naprawdę jestem. A Bóg mnie cały czas w jakiś sposób mniejszy lub większy używa i to jest dla mnie po prostu przepiękne. I to jest dla mnie prawda o tym, że to, co tu jest napisane w Ewangelii, to naprawdę działa. Ja tą Ewangelię czytam do siebie. Bóg naprawdę mnie, człowieka, który no, jest grzesznikiem, po prostu używa. To skoro mnie używa, to może używać Ciebie, może używać każdego. I Bóg mówi dosłownie przez Jezusa, nie? Bo nie przyszedłem, by powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie? Czyli mówi, nie potrzebują lekarza zdrowia, lecz ci, którzy się źle mają. Amen?
To jest właśnie to. I teraz Bóg mówi, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Nie składaj ofiary ze swego życia. Nie bądź skończoną ofiarą w takim sensie, nie? Tylko po prostu bądź tym, który czerpie z Bożego miłosierdzia i to Boże miłosierdzie zanosi też dalej. Czyli uczy mnie dzisiaj Bóg. Jak jeszcze nie umiesz na siebie dzisiaj patrzeć inaczej, to patrz na innych inaczej. To nie oceniaj innych przez pryzmat ich przeszłości. Aczkolwiek bardzo ważnym jest, by rozprawić się z sobą, by nie patrzeć na siebie przez pryzmat przeszłości. Nie udało ci się to. Ale to jest przeszłość. To już należy do diabła. Bóg mówi, patrz na to, co ja dzisiaj chcę robić z tobą. I dzień po dniu odkrywaj to, co jest nowe. A jak odkrywaj? Masz pięcioraką służbę. Słuchaj tych ludzi, korzystaj z nich, z nauczycieli, z proroków, z apostołów. I idź za tym, co pociąga twoje serce. Nie marnuj życia, bo Bóg cię zaprosił do tego, byś był cudem dla świata. Amen. Amen. Chwała Tobie, Panie, który dzielisz się swoją pełnią. Nie chcesz, żeby twoja pełnia nas wypełniała. Panie, do nowej miary wzrastamy, do nowej miary, którą Ty widzisz. Proszę Cię, Duchu Święty, właśnie o to, żebyś prowadził nasze serce ponad to, co jest dzisiaj, ponad to, co o sobie myślimy, co o sobie wiemy. Prowadź nas, Duchu Święty, do tego, zostaliśmy przeznaczeni przez Boga jedynego, który jest Bogiem, który wie wszystko, który widzi wszystko, który ma wspaniałe plany i zamiary wobec każdego z nas, żebyśmy właśnie dochodzili do miary tego Panie, człowieka doskonałego. Tylko w Tobie jest to, Panie, że Tobie jest to możliwe, Panie, przekroczenie tego, co dzisiaj jest moim brakiem, moją słabością, moją niemocą. Dziękuję Ci, Panie, że każdy z tego jest powołany, by Panie, tego się Tobie uczyć ciągle i to mogę wcielać w życie. Ja dziękuję Ci za to, że nie muszę się nad tym zatrzymywać, bo Ty to wiesz, Ty to znasz. Do każdego Ty wiesz, z co z tym zrobić. A ja chcę, Panie, iść dalej. To, co jest Twoje, chcę, Panie, to, co przyjmować święte. To, co Ty masz, to, co Ty życia. Masz jesteś dla mnie. Panem, Panem, dziękuję Ci, że królem, królem. Przyszedłeś i powołałeś, bądź uwielbiony i powołujesz nas, Panie. Chwała Ci jest. Abyśmy właśnie też szli i przynosili owoc obfity. Bądź błogosławiony. Duchu Święty, przewiewaj nas właśnie, tak jak ten wiatr. Przewiewaj, Duchu Święty, oczyszczaj i rozświetlaj nas. Rozświetlaj nas, Panie, Twoją chwałą, Twoją obecnością. Ja mam właśnie przekonanie, że cały czas jest osoba, która od lat cały czas zajmuje się rozpatrywaniem przeszłości, że gdybym ta zrobiła tak, gdybym tak. A Bóg mówi, no wiadomo, odetnij to od siebie, to Cię dzisiaj dotyka. Druga rzecz też jest taka osoba, co ma taki problem w tym docenianiu tego piękna, które jest wokół, albo zazdrości, że inni gdzieś są, gdzie Ciebie nie ma. A Bóg mówi, tam gdzie dzisiaj jesteś, tam znajdź piękno, tam dzisiaj podziękuj Bogu za piękno stworzenia, mimo że narzekasz, że nie jesteś w pięknym miejscu. To podziękuj dzisiaj Bogu, znajdź tam coś pięknego, a zobaczysz, jak potem Twoje życie zacznie wzrastać w dziękczynieniu. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Mam też obraz osoby, którą Bóg chce wysoko postawić. I tak w świecie wysoko postawić. Ale zaprasza Cię właśnie do tego, żeby nie rozpamiętywać, nie roztrząsać tego, kim byłeś, ale zaufać Bogu właśnie w tym, kim Ty możesz się stać w Nim i pozwolić Bogu się tak użyć, żeby Cię postawić w tym naprawdę wysokim miejscu. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Też Bóg przychodzi do kogoś, leczy nerki dzisiaj. Ktoś ma też problemy ze swoimi kośćmi i tam leczysz się. Pan Bóg też do tego przychodzi. I też kogoś z Was czeka jakaś ingerencja chirurgiczna. Ja widzę dłoń, czyli coś w dłoni jest nie tak, ale Bóg dzisiaj przychodzi, czujesz tam teraz ciepło i przyjmij to po prostu, podziękuj Panu za cudowne uzdrowienie i daj się zbadać, skonsultuj to jeszcze z kimś innym i zobaczysz, że nie potrzeba będzie robić operacji. Chwała Ci, Panie. Jest też osoba, która ma takie doświadczenie, że chciałaby pójść dalej, ale nie może, że jest jakiś płot. Ja właśnie mam obraz takiego płotu z siatki. Stoisz, czujesz, że to jest jakieś więzienie, ale twoje serce gdzieś finalnie się wyrywa gdzieś dalej. Ale Bóg pokazuje takie jedno miejsce, wrogość.
jest gdzieś w tobie wrogość do czegoś, do jakiejś rzeczywistości i to cię trzyma w tym zamknięciu, to cię trzyma w tej niewoli. Właśnie wrogość. Więc jakby przyjrzyj się sobie, zobacz swoje serce, do czego czy do kogo masz właśnie taką wrogość i no, poddaj się oczyszczeniu z tej wrogości. Wypowiedz, tak, to wyrzeczenie się tej wrogości i zaczynaj zmieniać myślenie, że Bóg kocha każdego człowieka. Amen. Chwała Ci, Panie. Mam jeszcze obraz taczek. Ktoś jako dzieci bawili się w przewożenie kogoś taczkami i zdarzył się wypadek i no on nie był może, no nie był śmiertelny, skoro o tym rozmawiamy, ale chodzi o to, że ten lęk i strach, który wtedy wszedł w twoje życie, tak naprawdę jest tym momentem, który cały czas dzisiaj w dojrzałym życiu cię po prostu paraliżuje. I teraz jesteś uwalnianą osobą właśnie od wpływu złego ducha. Więc mocą mnie Jezus wszelki duchu lęku i strachu nakazuje ci: odejdź teraz, idź precz, więcej nie wracaj. A w to miejsce wejdzie teraz Boża moc i Boże uzdrowienie. Boże uzdrowienie. Dziękuję Ci, Panie. I dziękuję też wszelki lęk o zachorowanie i obawa o życie. Teraz odchodzi i w tej osobie będzie się pojawiała prawdziwa radość. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Pan też przychodzi do osoby, takie było poruszenie Twoje, kiedy Twoje uszy usłyszały o tym, że właśnie wyszliśmy z kina, że jakiś taki był film niedobry. I to poruszyło Twoje serce, bo jakoś tak bez zastanowienia, bez jakiejś takiej refleksji było Twoje oglądanie różnych rzeczy. Bóg Cię porusza i idź za tym, by świadomie decydować o tym, na co patrzą Twoje oczy, czym się karmią Twoje oczy, bo to jest ważne w rozwoju też duchowym i w tej relacji z Bogiem. Więc tak to było do Ciebie. Amen. A też kogoś bardzo dotknęło, jak użyłem tego The Chosen, że poszliśmy obejrzeć The Chosen. I to jest osoba, która tak kiedyś zaczęła, ale tak zaniedbała, nie ma czasu, nie ma czasu. Ciebie to poruszyło i wiem, że masz tą decyzję, chcę znowuż oglądać, wrócić do obejrzenia całego serialu. Więc amen. No to chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Z Bogiem. Pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,